Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. Jezus dzisiaj zdradza nam cel swojej misji na ziemi, która oczywiście prowadzi go do Jerozolimy i tam oddaje życie, jak mówi, przyjmuje chrzest, czyli zostaje zanurzony w śmierć i poprzez zmartwychwstanie wychodzi z grobu, ale też mówi o tym, że ta misja jest równocześnie rzuceniem ognia na ziemię. Wiemy, że ten ogień rzucony to Duch Święty, kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy apostołowie otrzymali ten ogień, w tych płomieniach ognia objawił się właśnie przychodzący Duch. Jezus zrealizował swoją misję, bo sam powiedział, że pożyteczne jest Jego odejście, ponieważ kiedy On odejdzie, pośle właśnie ten ogień, pośle Ducha Świętego. Czyli krótko mówiąc, marzeniem Jezusa jest to, żeby w Tobie płonął Duch Święty. Żeby w Tobie płonął ogień Ducha Świętego. To jest marzenie Jezusa. On po to przyszedł na ziemię. Bo powiedział, jestem tutaj na ziemi i jakże pragnę, żeby ten ogień płonął. Jak go rzucę na ziemię. Więc pierwsza sprawa to taka, że my musimy poczuć się tą ziemią. Tą ziemią, którą Jezus chce zapalić. Na którą Jezus rzuca ogień. Czyli w moim sercu ma być taka przestrzeń, takie miejsce, gdzie ten ogień może się palić. I prawdą jest, że kiedy przychodzi ogień, to ma te pozytywne objawy, to znaczy świeci, to znaczy zagrzewa i na pewno trzeba przyjąć właśnie taki płomień. Płomień Ducha Świętego, który oświeca i zagrzewa. Więc jeżeli jest to w Tobie coś, co ostygło, ale może coś nigdy nie zostało zapalone, to poproś Jezusa. Jezu, Ty przyszedłeś tu po to. Ty po to jesteś na ziemi, żeby rzucić ten płomień w moje serce. Żebym ja nie była wystygła, żebym ja nie był oziębły, żebym ja był gorliwy, żebym ja była pełna pasji. I wiemy, że ten ogień Ducha Świętego to jest to poruszenie w kierunku wiary. Jezus chce, żeby w moim sercu, w Twoim sercu był ten płomień, który oznacza, że ja rozpoznaję Boga, rozpoznaję Jezusa, że ja nie wstydzę się Go wyznawać, że ja przez to rozpoznanie i wyznanie staję się świadkiem tej wiary, tam gdzie jestem. I dlatego zawsze płomień był znakiem i sakramentu bierzmowania, i samego Ducha Świętego, ponieważ to oznacza to właśnie świadectwo. To oznacza tą właśnie gorliwość w tym, że ja rozpoznaję i wyznaję Jezusa. Nie boję się, nie wstydzę się, chcę to robić. Ale to jest owoc. Owoc tego zapalenia. Więc my potrzebujemy coraz bardziej takiego otwarcia, które mówi: Jezu, rzucaj ten ogień w moje serce. A ja chcę go przyjąć. Ja chcę, żeby on tam zapłonął, żeby tam zajaśniał. Oprócz tego, że to jest ogień, który daje Tobie siłę, daje Tobie pasję, to jest światło. Światło do tego, żeby lepiej się modlić.
Bo do modlitwy potrzebujemy i pasji, ale też tego światła, tej mądrości, takiego zrozumienia tego, co Bóg mówi do nas, jak Bóg nas prowadzi. Takiego światła każdy z nas potrzebuje. Żeby nie czuć się właśnie kimś zabłąkanym, niepewnym, takim poruszającym się prawie po omacku. Do tego jest potrzebne światło, ten ogień. Więc jeżeli może takiego bardziej ci potrzeba ognia, takiego bardziej wymiaru tej obecności Ducha Świętego, to poproś. Jezu, Ty rzucasz ten ogień, ja chcę go przyjąć. Niech będzie światłem. Niech mi wyznacza ten szlak. Ja naprawdę chcę iść za tym, co mi pokażesz, co mi powiesz. Ale też ogień to jest moc, która wypala. I tutaj ta druga część Ewangelii pokazuje o tym właśnie, że w momencie, kiedy my przyjmujemy ten ogień, kiedy jesteśmy otwarci na ten ogień, to nikt nie może zostać obojętny. Jeżeli w nas jest jakaś taka miałkość, jakaś taka byle jakość, to być może nie płonie ten ogień tak, jakby chciał Jezus. Bo Jezus mówi o pewnym radykalizmie. Ten ogień konfrontuje to, co dobre z tym, co złe. To, co złe, jest wypalane. Dlatego kiedy Jezus daje Ducha Świętego, równocześnie tego dnia mówi apostołom o tej łasce odpuszczania grzechów. Weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie będą odpuszczone, którym zatrzymacie będą zatrzymane. Weźcie ogień, bo ogień rozdziela, ogień oczyszcza. Ogień radykalnie przeciwstawia to, co jest byle jakie, bo jest spalone, od tego, co jest szlachetne, jest przetopione. Jest wartością, która pozostaje w moim sercu. I to jest ten drugi taki wymiar, nie tylko światło i ciepło, ale też ten ogień, który przepala, który radykalnie przeciwstawia się złu i wypala to, co słabe. I tego wymiaru też potrzebujemy. Też potrzebujemy takiego wołania: Jezu, dawaj taki ogień, żebym ja nie był taki nijaki, miałki. I niezdecydowany, niepewny, niejasny. Daj mi taki właśnie mądry radykalizm. I owszem, trzeba czasami być w konfrontacji. Nawet jeżeli to nas kosztuje. Jezus pokazuje tu wyraźnie, że czasami nawet to w rodzinie kosztuje. Bo ten radykalizm powoduje, że nie można godzić się na byle jakość. Na takie sytuacje, w których mielibyśmy pozwalać na zło. A rodzice nie mogą milczeć na zło, jeżeli ich dzieci dopuszczają się jakichś złych rzeczy. Nie można milczeć na to, co jest krzywdą drugiego człowieka. I dlatego jest ta konfrontacja. Dlatego ten płomień, który przepala, powoduje, że trzeba podjąć radykalne kroki. Wiemy wtedy, kiedy Jezus wygonił tych przekupniów ze świątyni, uczniowie sobie przypomnieli: gorliwość o dom Twój pożera mnie jak ogień. Pali mnie wewnątrz. Ja się nie mogę zgodzić na byle jakość. Ja się nie mogę zgodzić na profanację. Ja się nie mogę zgodzić na krzywdę. Ja się nie mogę zgodzić na to, żeby drugi człowiek był poniżany i deptany. To jest ogień. Ogień, którego potrzebujemy. Proś. Proś Jezusa. Jezu, Ty przychodzisz tutaj. Jesteś tu na Eucharystii. Niech Twoje ciało będzie dla mnie ogniem. Niech to będzie ogień, który zapala mnie. Niech to będzie ogień, który mnie oświeca. Niech to będzie ogień, który przetapia. Niech to będzie ogień, który konfrontuje. Ja chcę, Jezu, tego. Jezus mówi: pragnę to zrobić. Odpowiedz na pragnienie Jezusa. Pozwól, żeby On dał Tobie właśnie to, co jest Ci potrzebne. A wtedy Twoje życie też będzie takie. Pełne światła i pasji. Pełne tych najszlachetniejszych, przetopionych, pięknych sytuacji, w których widzisz, że życie ma smak, że życie ma piękno, że życie ma błogosławieństwo, że życie jest wartością, że nie jest byle jakie, miałkie, nieokreślone, niezdecydowane. Nie. Życie ucznia Jezusa, życie chrześcijańskie, to jest życie pełne światła i piękna. Tego, co ten ogień jest w stanie w nas wykrzesać, co jest w stanie w nas zapalić. I wtedy nagle okazuje się, ile mamy tych możliwości, ile tego potencjału, ile tych darów, ile tych łask, tylko czasami one są uśpione.
Jezu, pozwól nam. Pozwól nam zapłonąć tym ogniem. Byśmy w małżeństwie, w rodzinie rzeczywiście płonęli pasją. Pasją pięknej, wspaniałej miłości, budowania relacji. Daj nam płonąć tą pasją na modlitwie. Płonąć tą pasją wtedy, kiedy służymy innym. Daj nam też, aby ten ogień przepalał w nas to, co słabe. Byśmy naprawdę byli ludźmi pełnymi pasji, mocy Ducha Świętego. Amen. Amen.